15 marca w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury przed uczniami skarżyskich szkół zaprezentował się działający przy MCK Teatr Bez Maski. Młodzi aktorzy zaprezentowali swoje sceniczne umiejętności w przedstawieniu zatytułowanym Niepojęty Przypadek. Wystąpili Zuzanna Dąbrowska, Aleksandra Woźniak, Bartosz Janowski, Marta Szkurłat, Mikołaj Sieczkę, Ewa Kosela i Dorota Dąbrowska. Z tym właśnie przedstawieniem Teatr Bez Maski reprezentował nasze miasto na ogólnopolskim przeglądzie teatrów SPOT w Domu Kultury Zacisze w Warszawie. Niepojęty Przypadek to sztuka w oparciu o teksty Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Witkacego. W rozmowie z jurorami w składzie Grażyna Barszczewska, Ewa Domańska i Maksymilian Rogacki zespół usłyszał sporo pochwał za spektakl. Jesteśmy oczarowani waszym teatrem, powiedzieli jurorzy. Chwalili za zespołowość, świeżość, energię, wyrazistość, wypowiedzi artystyczne, umiejętność posługiwania się słowem oraz trafne użycie środków pozasłownych. Jagoda Juchniewicz, reżyserka tego spektaklu, instruktor teatralny w Miejskim Centrum Kultury, otrzymała nagrodę dla najlepszego reżysera za spektakl Niepojęty Przypadek. Spektakl otrzymał również pierwszą nagrodę w październiku 2018 roku na przeglądzie Witkacy pod Szczechy w Słupsku. Młodym artystom i reżyserce gratulujemy sukcesów.